Witajcie na kanale Chrześcijańskie Nauczania. Tłumaczenia, których możecie tutaj słuchać, powstają dzięki waszemu wsparciu. W opisie filmu znajdziesz linki do kilku zrzutek. Tłumaczymy Dana Mollera, Todda White'a i Mike'a Bickla. Wpłacając na konkretną zrzutkę, wspierasz powstawanie tłumaczeń danego nauczyciela słowa. Dziękujemy wam bardzo za wasze wsparcie. Porozmawiajmy chwilę o ewangelizacji. Załóżmy, że jestem na zewnątrz i usługuję. Załóżmy, że podchodzę teraz, żeby z kimś porozmawiać. Nazwałem to ewangelizacją, ale tak naprawdę chodzi mi o to, żebyś zabierał ze sobą Jezusa, gdziekolwiek się udajesz. Kiedy wychodzisz na zewnątrz zjeść obiad, zostaw duży napiwek swojej kelnerce i powiedz jej, że Bóg naprawdę ją kocha. Im gorzej jesteś obsługiwany, tym większy zostawię napiwek. Kiedy ona wróci do ciebie z rachunkiem i powie ci, że się pomyliłeś, to powiedz jej, że ona nie jest pomyłką i że wcale się nie pomyliłeś. Kiedy powie ci, że nie możesz tego zrobić, ponieważ twój rachunek jest dużo mniejszy, odpowiedz, że już to zrobiłeś. Kiedy zapyta ciebie w końcu, dlaczego to robisz, skoro ona i tak nawet nie obsługiwała ciebie dobrze, to odpowiedz, że właśnie tak wygląda łaska. Nie wiem, czy wiecie, ale chrześcijanie są najgorszymi klientami w restauracjach i dają najmniejsze napiwki. Taka jest rzeczywistość. Każda kelnerka powie wam, że niedziele są najgorsze, najbardziej wymagający i narzekający klienci, najniższe napiwki. Możemy zdjąć z jego oblubienicy ducha brzydoty, chociażby przez to, że będziemy hojni. Naprawdę, mówię wam, to jest niesamowite. Widzieliśmy, jak ludzie całkowicie wariowali po tym, jak widzieli nasze napiwki. Niektórzy wybiegali za nami na parking i pytali, dlaczego to zrobiłeś? Ja mówiłem ludziom na kuchni złe rzeczy na twój temat. Nie ma znaczenia, Bóg ciebie kocha. Nie, ja nie mogę tego przyjąć. Za późno. Już jest twoje. Mówię poważnie. Oni czasem wręcz proszą, żebym ja wziął z powrotem te pieniądze. Mówią, proszę, nie zmuszaj mnie, żebym ja to przyjął. Mówię wam, to jest świetne. Jeżeli mamy ludzi traktować w oparciu o to, na co zasługują, to ich powinniśmy wysłać do piekła i nas samych powinniśmy wysłać do piekła. To jakoś nie brzmi dobrze. Jeżeli chcesz otrzymać to, na co zasłużyłeś, to znajdziesz się w piekle. Zapłatą za grzech jest śmierć. Nie zrobiliśmy absolutnie niczego, żeby zasłużyć sobie na niebo. Jezus zapłacił pełną cenę za to, żebyśmy mogli się tam znaleźć. Jezus zrobił wszystko, co było potrzebne, abym ja mógł zobaczyć, do czego zostałem stworzony. Ja jestem zafascynowany tą Ewangelią. Opowiadałem tę historię już na szkole. Któregoś razu byłem zamknięty w mojej komorze modlitewnej. Mówiłem do Jezusa, że Go bardzo kocham. A on odpowiedział mi, Todd, powołałem ciebie do tego, żebyś chrześcijan nawrócił do Chrystusa. Miał na myśli przyniesienie chrześcijan do miejsca głębokiej relacji z Jezusem. Nie mam na myśli tego, że ty go nie znasz. Być może wiesz wiele na jego temat, ale tak naprawdę nie znasz go samego. Poznanie go zmienia wszystko. On jest po twojej stronie, a nie przeciwko tobie. Diabeł jest tym, który jest przeciwko tobie. A kto jest silniejszy? Skoro Bóg, który jest silniejszy, jest po twojej stronie, jakie ma znaczenie to, że słabszy diabeł występuje przeciwko tobie? Jeżeli jesteś w nim, jeżeli ukrywasz się w nim, jeżeli przebywasz w cieniu Wszechmocnego, jeżeli on jest twoim schronieniem, twoją twierdzą, twoją obroną i twoją skałą, jakie ma znaczenie to, co mówi diabeł na twój temat? To, o czym mówię, sprawia, że twoje serce może skakać z radości. Ludzie mówią, Todd, ty przynosisz taki powiew świeżego powietrza. Duch Święty jest świeżym powietrzem. Śpiewamy o nim, powietrzem naszym jest. Ale taka jest prawda. On jest twoim oddechem. On jest wszystkim. Bez niego jesteśmy absolutnie nikim. Ale już nigdy nie zostaniemy od niego oddzieleni. Gdy diabeł mówi ci, że jesteś nikim, to dziękuj Bogu za to, że jesteś kimś. Gdy diabeł mówi ci, że jesteś nic nie wart, dziękuj Bogu za to, że jesteś warty krwi Jezusa. Cena za twoje życie już została zapłacona. Diabeł będzie ci mówił, że nie zasłużyłeś sobie na to. I w tym akurat ma rację. Nie zasłużyłeś sobie, dlatego Bóg dał ci łaskę Jezusa Chrystusa. Tak właśnie wygląda branie w niewolę każdej myśli, która podnosi się przeciwko poznaniu Boga. Pamiętacie ten moment, kiedy modliliście się w ten sposób? Boże, mój Ojcze, dziękuję ci za to, że jesteś taki dobry. Krew Jezusa Chrystusa sprawiła, że jestem nowym stworzeniem. Wszystko, co stare, przeminęło, wszystko stało się nowe. Jeżeli zrobiłeś coś złego po tym, jak już zostałeś zbawiony, to mówisz, Ojcze, dziękuję ci, że kiedy wyznałem ci mój grzech, to zostaje we mnie tylko twoja sprawiedliwość. Wiecie, to wszystko nie sprawia, że ja chcę grzeszyć i to usprawiedliwiać.
Ta łaska sprawia, że jestem tak zakochany w Jezusie, że nie chcę mieć nic wspólnego z grzechem. To jest całkowicie niesamowite i wspaniałe. To się wydaje zbyt piękne, żeby było możliwe, ale to jest prawdą. Czy to was nie ekscytuje? Ludzie mówią, Todd, ty jesteś trochę za bardzo nakręcony. Ale widzicie, ja naprawdę w to wierzę. Ja naprawdę w to wszystko wierzę. Wierzę w cuda, wierzę w proroctwa i wierzę w słowa wiedzy. Wierzę w uzdrowienia i wierzę w to, że oczy niewidomego mogą się otworzyć. Wierzę w to, że ludzie wstają z wózków inwalidzkich. Dlaczego w to wszystko wierzę? Ponieważ to widziałem na własne oczy. Wiecie jednak, w co wierzę najbardziej? Najmocniej i najbardziej wierzę w to, że zostałem usprawiedliwiony przed Bogiem. Od 14 lat budzę się bez poczucia potępienia, bez żadnego żalu. Ludzie nie mówią na to amen, ponieważ tego nie doświadczają. Jednak ta sama Ewangelia, którą ja mam, jest dostępna dla ciebie. Być może wszyscy szukamy czegoś innego niż prawdziwej Ewangelii. Na takie coś ludzie często mówią, ale ty nie wiesz, przez co ja przeszedłem. Pozwalasz, aby to, przez co ty przeszedłeś, było ważniejsze niż to, przez co Jezus dla ciebie przeszedł. Naprawdę, to nie jest skomplikowane. Zapytasz mnie, czyli co, to jest twoją odpowiedzią na wszystko, Jezus? Tak, Jezus jest odpowiedzią na wszystko. Nie ma żadnej innej odpowiedzi. Zobaczcie, jak często staramy się naprawić coś, co zrobiliśmy w przeszłości, czego żałujemy i czego dzisiaj już nie chcielibyśmy zrobić. Dlaczego nie wierzymy w to, że Bóg się tym zajął przez swojego Syna? Czasem całe życie staramy się naprawić błędy z naszej przeszłości. Zastanawiamy się, co jest z nami nie tak. Może coś się stało, kiedy byłem małym dzieckiem. Może moja mama robiła coś, kiedy ja byłem w łonie. Jakie te wszystkie rzeczy mają znaczenie, skoro narodziłeś się na nowo? Jeżeli twoja mama ciebie nie chciała, to nie chciała ciebie dlatego, że ona nie znała swojej wartości. Jeżeli ona nie widziała swojej wartości, to jak chcesz, żeby zobaczyła twoją? Być może twoja mama myślała sobie w ciąży, że nie chce tego dziecka. Nie zmieniło to jednak faktu, że była w ciąży. A sam fakt tego, że ona jest w ciąży, oznacza, że Bóg złożył życie w jej łonie. I ty byłeś tym życiem. Wszelkie życie pochodzi od Boga. To życie nie pochodzi od twojej mamy ani od twojego taty. Ono pochodzi od Boga. Dlaczego mam pozwolić na to, żeby to, czego nie zobaczyła pewna kobieta, determinowało to, co widzi Bóg? Pozwalamy tym kłamstwom, żeby nas wiązały. Te kłamstwa nas wiążą. Diabeł chce, żebyś wierzył w kłamstwa na swój temat, ponieważ w ten sposób nigdy nie dowiesz się prawdy. Wymyślamy różne wymówki. Jestem taki, jaki jestem, bo coś tam. Jesteś taki, jaki jesteś, ponieważ Bóg powiedział tobie tak. I gdy przychodzi czas na to, żebyś narodził się na nowo, to musisz narodzić się na nowo. Dorastanie w Kościele nie sprawia, że automatycznie narodzasz się na nowo. Dorastanie w katolicyzmie nie sprawia, że jesteś narodzony na nowo. Cały czas ludzie mi mówią, ja się narodziłem jako chrześcijanin. Nie, narodziłeś się w grzechu. Nikt z nas nie narodził się jako chrześcijanin. Ale on był takim dobrym dzieckiem. Nie, rodzisz się z grzeszną naturą, która musi w tobie umrzeć. Ta natura umiera tylko wtedy, kiedy przejmuje nad tobą kontrolę niebiańska natura. Powiesz mi, ale ja dorastałem w Kościele. Rozumiem, ale jest taki moment, w którym On przychodzi do twojego życia. Ja nie pamiętam, kiedy to się wydarzyło. To oznacza, że musisz narodzić się na nowo, żeby pamiętać ten moment. Kiedy narodzasz się na nowo, dostajesz całkowicie nowego ojca, którego nie interesuje to, gdzie byłeś wcześniej. Co jeśli staramy się naprawiać problemy, które nie istnieją? Co jeśli naszym jedynym problemem jest to, że nie wierzymy naprawdę w Ewangelię? Co jeśli ją komplikujemy i nie wierzymy w jej prostotę? Zdaję sobie sprawę z tego, że mówię do ludzi, którzy byli nauczani czegoś innego, ale ja nie zamierzam poddać się niewierze. Nie zamierzam poddać się Ewangelii. Ta Ewangelia jest naprawdę mocno określona. Jeżeli Bóg uważa, że krew Jezusa Chrystusa jest wystarczająca, to co daje mi prawo myśleć, że jest inaczej? My psychologicznie staramy się wyjaśnić różne problemy. Nie mówię, że ludzie nie chcą szczerze pomóc innym ludziom. Jednak im bardziej skupiasz się na tym, kim dana osoba nie jest, tym mniej wyraźnie ta osoba widzi, kim jest. Robimy to, ponieważ chcemy szczerze komuś pomóc. Czasem jednak też pomagamy innym, ponieważ my się czujemy w tym dobrze, że pomagamy innym. W ten sposób uzależniamy ludzi od siebie, a powinniśmy ich przedstawić duchowi prawdy, który jedynie jest w stanie ich uwolnić. Uzależnianie ludzi od siebie jest naprawdę niebezpieczne. Jeżeli ja w mojej służbie uzależniam was ode mnie samego, to tak naprawdę grzeszę. Ponieważ Jezus jest tylko jeden, a ja nim nie jestem.
Ja całkowicie zależę od Niego. Całkowicie zależę od Niego i od Jego krzyża. Jeżeli Bóg naprawdę zmazał wszystkie moje winy, to dlaczego mam żyć tak, jakby tak nie było? One zostały zmazane. Powiesz mi, ale ja się nie czuję, jakby moje winy zostały mi przebaczone. No właśnie, tu mamy problem. Jezus powiedział, moje owce będą słuchać mojego głosu i będą go słuchać, a za głosem obcego nie pójdą. Co jeśli w swoim życiu podążasz za głosem obcego? To jest niesamowite. Ja się dzisiaj obudziłem zakochany w Jezusie. Budzę się codziennie zakochany w Jezusie od 14 lat. Wiecie, to, co ja robię tutaj, nie jest dla mnie moją służbą. W moim sercu pragnę czynić innych uczniami i nie pragnę czynić innych moimi uczniami. Pragnę czynić innych uczniami Jezusa. Moim celem nie jest to, żebyś mógł się szczycić tym, że ukończyłeś uniwersytet Lifestyle Christianity. Moim celem jest to, żebyś przez całe swoje życie miał bliskość z Ojcem. Najwspanialszym miejscem, w jakim możesz się znaleźć, to miejsce sprawiedliwości przed Bogiem i miejsce bycia zakochanym w Jezusie. To jest miejsce, w którym musisz brać swoje myśli w niewolę. I to jest właśnie to, czego potrzebujemy. Ja po prostu chcę zobaczyć, że ciało Chrystusa jest naprawdę wolne. Chcę zobaczyć ludzi, którzy są prawdziwie wolni. Chcę zobaczyć ludzi, którym podoba się to, co widzą, kiedy patrzą w lustro. Bez względu na to, w jakim miejscu byli w przeszłości, bylibyście zadziwieni, jak wielu ludzi nie potrafi spojrzeć sobie prosto w oczy. Pamiętam, jak Dan któregoś razu o tym wspomniał. Powiedział do pewnej dziewczyny, chcę, żebyś wróciła do domu. Chcę, żebyś spojrzała w lustro i abyś na głos powiedziała, oto jest kobieta, w której Bóg upodobał sobie mieszkać. Więc ja wróciłem do domu i zrobiłem dokładnie to samo. Naprawdę to zrobiłem. Akurat gdzieś razem zostawaliśmy. Poszedłem do łazienki, spojrzałem w lustro i powiedziałem, widzę Ciebie we mnie. I zacząłem płakać, bo naprawdę widziałem Go we mnie. Nie miałem na sobie żadnej zasłony, która powstrzymywałaby mnie przed widzeniem Go. Jeżeli Bóg Ciebie kocha, jeżeli naprawdę Ciebie lubi, Kościół tak często naucza, że Bóg kocha ludzi, ale tak naprawdę ich nie lubi, to kłamstwo pochodzi od diabła. Nie obchodzi mnie to, czy mówisz to jako żart, czy nie. To jest kłamstwo i nie wolno ci go powtarzać. Ludzie mówią, on mnie kocha i jakoś mnie toleruje. Bóg nie toleruje cię. Nie jest napisane, że Bóg tak umiłował świat, który go tak naprawdę nie lubił, że posłał swojego syna. Co my w ogóle robimy? Dlaczego paplamy takie bzdury? Wiecie, dlaczego mówimy takie rzeczy? Ponieważ my tak robimy. Wydaje nam się, że Bóg jest podobny do nas. Mówimy sobie, jestem powołany, żeby ciebie kochać, więc ciebie kocham, ale tak naprawdę cię nie lubię. Takie coś nazywa się rozdwojonym umysłem. Mówiąc coś takiego, zdradzasz się z tym, że jesteś rozdwojonego umysłu i jesteś hipokrytą. Oznaką tego, że kogoś nie lubisz, jest obgadywanie go. Nauczanie czegoś takiego i akceptowanie czegoś takiego jest nie do przyjęcia. Ludzie słuchają sobie kazań i zapisują sobie fajne rzeczy. Kaznodzieja mówi, Bóg naprawdę was kocha, ale no wiecie, nie do końca was lubi. Wszyscy się śmieją, klaskają i w ten sposób przyklepywana jest nasza kościelna hipokryzja. Ten sposób myślenia jest dla nas normalny, ponieważ pozwalamy sobie na to, żeby ludzie nas ranili. Gdy ktoś, kogo kochamy, robi nam coś złego, to dzwonimy do 5 znajomych i opowiadamy całą sytuację, a następnie prosimy o modlitwę za tą osobę. W ten sposób sprzedajesz swoim znajomym niewłaściwy obraz tej osoby, a robisz to dlatego, ponieważ sam masz niewłaściwy obraz siebie. To nie jest tak, że Bóg tylko ciebie kocha i jakoś ciebie toleruje. Boga wypełnia ekstatyczna radość z twojego powodu. Nasze zbawienie ma być źródłem naszej radości. Czy to jest możliwe, jeżeli nasz Ojciec nas kocha, ale nas nie lubi? Nie idzie się cieszyć czymś takim. Będziesz cały czas zestresowany. Dlaczego? Ponieważ nie wiesz, kiedy On w końcu ci powie, że ciebie nie lubi. Bóg taki nie jest. On przecież nawet nie zmienia swojego zdania. On jest tak dobry. On zobaczył wszystko, co ja zrobiłem w całym moim życiu. I mimo to nadal powiedział mi, że mnie kocha. I kiedy ja odpowiedziałem na Jego miłość, to już było po wszystkim.
Wróg powinien był mnie zabić, kiedy miał ku temu okazję. Ja chcę to wykrzyczeć i chcę, żeby wszyscy mogli to usłyszeć. Bóg powiedział mi, Todd, powołałem Ciebie do tego, żebyś przybliżył do mnie ciało Chrystusa. Słuchajcie, ja kocham rozmawiać z niewierzącymi. Kocham widzieć, jak niewierzący przychodzą do Jezusa. To jest częścią tego wszystkiego. Ale w moim sercu najbardziej pragnę wyposażyć ciało Jezusa Chrystusa, żeby stało się takie, jakie powinno być. Chcę, żebyś to Ty niszczył dzieła diabła, a nie, żeby dzieła diabła niszczyły Ciebie. Bóg nie zmieni swojego zdania na Twój temat. On jest po uszy w Tobie zakochany. Nie stworzył Ciebie tylko po to, żebyś dowiadywał się różnych rzeczy na Jego temat. Stworzył Ciebie po to, żebyś zobaczył prawdę. Jeżeli my nie zobaczymy tego ogromnego przebaczenia, które zostało nam zaoferowane, jeżeli nie zobaczymy, jak wiele nam przebaczono, to nie będziemy w stanie wiele miłować. Pamiętam, któregoś razu z Danem byliśmy w zachodniej Virginii. To był jeden z tych eventów z Rustym i z Melisą. Byłem z tyłu i przygotowywałem się do tego, że zaraz będę głosił. Czyli mam na myśli to, że po prostu byłem sobie z Jezusem. Pamiętam, jak Jezus powiedział do mnie, chcę, żebyś otworzył 7 rozdział Ewangelii Łukasza. Zerknąłem na ten fragment i powiedziałem sobie, to jest fascynujące. Ten fragment mówi o kobiecie, która wylała olejek na stopy Jezusa. Pamiętacie historię, olejek był bardzo drogi. Był wartości rocznej wypłaty najemnego pracownika. Uczniowie mówili, że to jest niepoważne, przecież można było rozdać to ubogim. Jezus bardzo dobrze wiedział, o co chodziło w całej historii. Przecież On sam wybrał Judasza i wiedział, co się wydarzy. Wyobraźcie sobie to. Chodź, Judaszu, pójdź za mną. Wiem, że będziesz mnie okradał. Wiem, że będziesz okradał biednych. I wiem, że mnie zdradzisz za pieniądze. Ale chodź, chcę, żebyś był moim uczniem. To mnie fascynuje. Jak niesamowity to jest Bóg. Chodź, Piotrze, będziesz jednym z moich przywódców. Najpierw jednak wyprzesz się mnie 3 razy. Ale nie ma sprawy, chodź, wskakuj. Powiedzcie mi, czy to was nie fascynuje? Sam ten fragment pokazuje, że to nie jest tak, że Bóg musi nas tolerować. Nie powiedział do Piotra, teraz muszę ciebie tolerować przez jakiś czas, ponieważ wiem, że zaraz się mnie zaprzesz. Ale potem się to zmieni. Wyobraźcie sobie tylko to. Piotr upada przed nim, mówi, odejdź ode mnie, ponieważ jestem grzesznym człowiekiem. A Jezus odpowiada, no tak, masz rację. Jezus taki nie jest. Judaszu, chodź ze mną. Wiem, że będziesz okradał mnie, będziesz okradał biednych, będziesz cały czas mówił głupoty, a potem sprzedasz mnie za 30 szekli. Chodź, muszę cię jakoś tolerować. Wiem, że muszę to zrobić, no jakoś dam radę. Ale dzisiaj już mi się nie pokazuj na oczy, bo wiem, co zrobiłeś. Jezus taki nie jest. Jezus kochał go tak, jak kochał wszystkich. I bardzo dobrze wiedział, co zrobi. Możemy zobaczyć w tym Boże miłosierdzie. Zobaczcie, Jezus przyszedł dla tych, którzy go sprzedadzą. Wiedział, że wszyscy uciekną i się go zaprą. Nie tylko Piotr zawalił, wszyscy uciekli. Jezus po tym wszystkim nie powiedział im, wiecie, no niby wiedziałem, że to się wydarzy, ale jakoś i tak mnie to zraniło. Wiem, że was wybrałem, ale to, co zrobiliście, sprawia, że mi niedobrze. Czy byłbyś w stanie kochać tych, o których wiesz, że Ciebie zdradzą? Właśnie taki jest nasz Jezus. Zobaczcie chociażby na to, co zrobili uczniowie. Spójrzmy na Tomasza. Wszyscy ci faceci zginęli za Ewangelię. Jan na przykład został ugotowany żywcem. To na pewno nie było fajne. Wszyscy oni zginęli za Ewangelię. To jest niesamowite. Wyobraźcie sobie tę scenę. Do mieszkania wlatuje kobieta. Jest tam Szymon Faryzeusz. Nie podoba mu się ten fakt. W sumie nawet nie podoba mu się fakt, że Jezus jest w tym pokoju. Faryzeusze próbują przyłapać go jakoś na słowie, a Jezus leży sobie na leżaczku i z nimi rozmawia. Doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że oni próbują go przyłapać. Do pokoju wlatuje kobieta z olejkiem, który jest wart tyle, co roczna wypłata. Kobieta rozbija olejek, wylewa go na jego stopy i wciera go swoimi włosami. Szymon Faryzeusz jest zniesmaczony. Myśli sobie, ten człowiek nie może być tym, za kogo się podaje. W przeciwnym wypadku nigdy nie pozwoliłby tej kobiety siebie dotknąć. Jezus doskonale zdaje sobie sprawę z tego, co ludzie myślą. Wiecie, to jest niesamowite, że Jezus zna myśli innych ludzi. Ten dar jest również dostępny dla ciała Chrystusa. Jednak czy na pewno jesteśmy zdolni udźwignąć ten dar? Co zrobisz, kiedy jesteś wokół ludzi, których myśli są naprawdę nikczemne? Czy na pewno podszedłbyś do takiej osoby z miłością,
Czy trzymałbyś się od takiej osoby na dystans? Okazałbyś miłość, czy stworzyłbyś jakąś granicę? Tak często uczymy w Kościele, że musimy stawiać granice. To jest smutne. Granice, które stawiamy między sobą a ludźmi, pokazują, że ich nie kochamy. Tak naprawdę stawiamy te granice, ponieważ nie chcemy, żeby ludzie wiedzieli, jacy naprawdę jesteśmy. Co się stanie, kiedy będziesz naprawdę prawdziwy przez cały czas? To jest powód, dla którego nie mamy ze sobą nawzajem społeczności. Nie pozwalamy ludziom zbliżyć się za bardzo. Dlaczego? Ponieważ jeżeli nie chodzisz w świetle, tak jak On jest w świetle, to masz w swoim życiu rzeczy, które ukrywasz. Boisz się, że ludzie zobaczą, że jesteś hipokrytą. Może warto otwarcie się do tego przyznać i się tego pozbyć. Niewielu z was się teraz uśmiecha, ale naprawdę mnie to nie obchodzi. Ja kocham Ewangelię. Nie macie pojęcia, jak bardzo kocham Ewangelię. Ta Ewangelia jest tak potężna. Bycie wolnym człowiekiem jest niesamowicie potężne. Mówię o miejscu, w którym już nie masz żadnych sekretów. Mówię o życiu, w którym niczego nie chowamy do szafy. Co jeśli wszystkie twoje szafy byłyby na stałe zamknięte? Jak byś żył, gdybyś nie miał żadnych ukrytych sekretów? Jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś nie miał ukrytych celów? Co jeśli twoim celem byłoby kochanie innych, a miłość nie czyni nikomu złego? Co by się stało, gdyby twoim celem było prawdziwie kochanie ludzi? Być może Jezus zapłacił cenę za to, żebyśmy mogli w ten sposób żyć. Całe prawo i prorocy oparte są o kochanie Boga całą naszą duszą, umysłem i siłą. Oraz na przykazanie, żeby kochać naszego bliźniego tak jak siebie samego. Powiedz mi, jak masz kochać swojego brata tak jak siebie, jeżeli nie kochasz siebie? Nie możesz kochać siebie, jeżeli nie zobaczysz tego, do czego ciebie Bóg stworzył. Dopiero to jest miejsce, w którym uczysz się miłości, która nie ma żadnego ukrytego celu. Właśnie taka jest treść Ewangelii. Ewangelia jest niebezpieczna. Ona przychodzi jak miecz i tnie prosto przez środek. Miecz Ewangelii pozbywa się całego śmietnika z mojego wnętrza. On obrzezał moje serce, zabrał ze mnie serce z kamienia i dał mi serce mięsiste. Dał mi całkowicie nowe serce. Wy wszyscy macie również w sobie nowe serce. Nie możecie pozwolić sobie na to, żeby trzymać się tego całego śmietnika, z którym Jezus skończył. Potrzebujemy Jezusa w naszym życiu. Potrzebujemy spotkania z Jezusem. Dopiero wtedy możemy kochać Boga wszystkim, co jest w nas. Musisz zobaczyć najpierw, kim jest Bóg, a Bóg jest miłością. Jezus samym sobą pokazywał, jak wygląda prawdziwa miłość. On był widzialnym obrazem niewidzialnego Ojca. On był Ojcem. Namacalnie nam Go pokazał. Ty nie jesteś powołany do tego, żeby podążać za swoim bratem. Jesteś powołany do tego, żeby naśladować Chrystusa. Naśladujcie Boga we wszystkim, drogie dzieci, i chodźcie w miłości, tak jak Chrystus. To jest potężne. Takie właśnie jest przesłanie Słowa. Zamknij się z Nim sam na sam i powiedz: Boże, uczyń to we mnie. Chcę jeszcze lepiej świadczyć o Tobie. Pomóż mi. Uczyń mnie jeszcze lepszym świadectwem, tak aby ludzie chcieli Ciebie. Proszę, pomóż mi. Uczyń mnie jeszcze lepszym świadkiem. Pomóż mi wyjaśniać innym, co oznacza mieć z Tobą pokój i być przed Tobą usprawiedliwionym. Niech Twoje namaszczenie spłynie na słowo sprawiedliwości, tak abyś Ty mógł pomnażać siebie w innych. Jest napisane, że sprawiedliwość wydaje swoje owoce ku świętości. Owoce świętości rodzą się na drzewie, które jest święte. A my jesteśmy nazwani drzewami sprawiedliwości, które zostały zasadzone przez Pana. Ten faryzeusz był całkowicie wściekły na Jezusa. Powiedział do niego: Szymonie, wyobraźmy sobie, że są dwie osoby. Zaczyna opowiadać przypowieść o Panie i Jego dwóch sługach, którzy byli Mu winni pieniądze. Tłumacząc na naszą walutę, powiedział: wyobraź sobie, że jeden z nich jest winien $100 swojemu panu. Z kolei drugi zadłużył się na cały $1,000,000. Pan obu zdawał sobie sprawę, że żaden z nich nie był w stanie spłacić tego długu. Dlatego unieważnił dług ich obu. Który z tych dwóch sług będzie bardziej kochał swojego pana? I który z nich pomyślałby, że jest bardziej kochany przez swojego pana? Coś takiego. Szymon bardzo dobrze rozumie kwestię pieniędzy. Odpowiedział: na pewno ten, komu anulował większy dług. Szymonie, to jest właściwa odpowiedź. Jezus powiedział: ta kobieta, której grzechy są liczne, ze względu na to, że wiele jej przebaczono, będzie bardzo miłować. Zobaczcie. Byłem uzależniony przez 22 lata.
Byłem ateistą moje całe życie. Raniłem innych ludzi. Niektórzy ludzie umarli ze względu na mój styl życia. W ten sposób działają narkotyki. One niszczą ludzi. Przez 9 lat maltretowałem moją dziewczynę. Zagrażałem jej życiu przez 7 lat. Nagle przyszedł Bóg i to wszystko wyrzucił do śmietnika. Robiąc to, nie zapomniał o jakimś kuble ze śmieciami. Wyrzucił wszystko. Nam się wydaje, że Bóg zapomniał coś wyrzucić, bo nadal przychodzą nam do głowy różne myśli. W związku z tym prosimy innych o modlitwę o uwolnienie. Tak naprawdę nie potrzebujesz żadnego uwolnienia. To są myśli z zewnątrz, które próbują wejść do twojego wnętrza. Jednak my nie uwierzyliśmy w prostą prawdę Ewangelii. Nie uwierzyliśmy w to, że Bóg przebaczył nam wszystko. Krew Jezusa Chrystusa nie pomija pewnych grzechów. Diabeł jest kłamcą i chce, żebyś wierzył w to, że są rzeczy, których krew Jezusa nie przykryła. Diabeł szepcze przez cały czas, a Jezus mówi, moje owce będą znały i pójdą za moim głosem, a za głosem obcego nie pójdą. Wiem, że wielu ludzi głosi naprawdę różne rzeczy, ale powiem wam, jaka jest oryginalna Ewangelia. Jaka jest prawda na temat krwi Jezusa? Powiedz mi, czy Jezus przebaczył ci trochę, czy wszystko? Jeżeli przebaczył ci wszystko, to co daje ci prawo do tego, żeby uważać inaczej? Dlaczego miałbym mieć prawo przypisywać sobie do czegoś prawo własności, skoro Bóg ode mnie to zabrał? Diabłu udało się rozwodnić tę Ewangelię. Uczynił z niej coś psychologicznego. W ten sposób Ewangelia przestała być ponadnaturalna. Ta Ewangelia nie jest dziełem psychologicznym. Ona nie jest drogą, która wydaje się być słuszna człowiekowi. Powiem wam, jak wygląda droga, która wydaje się być słuszna człowiekowi. Jeżeli nie czuję, że coś odeszło, to muszę się do kogoś udać. Skoro nie czuję Bożej miłości, to ktoś musi mi pomóc. Gdzie Biblia mówi o czuciu Bożej miłości? Ona mówi o poznaniu Bożej miłości. Ja muszę wiedzieć, co Bóg o mnie mówi i co krzyż dla mnie uczynił. Co jeśli nie czytam słowa, które mówi mi, co krzyż dla mnie osiągnął? Co jeśli ja nie wierzę w to, że On zmazał moje wszystkie winy, że całkowicie je zniszczył, sprawił, że one nie mają żadnego znaczenia ani wpływu, zabrał moje stare serce i dał mi nowe? Co jeśli nie spędzam czasu odnawiając swojego umysłu? I co jeśli to jest zasada, która sprawi, że przez całe życie będę wolny? Ludzie bardzo dobrze znają fragment, w którym jest napisane: nie upodobniajcie się do tego świata, ale przemieniajcie się przez odnowienie waszego umysłu. W oparciu o ten fragment ludzie myślą, że to jest rola pastorów, aby odnawiali ich umysły. Żaden pastor nie jest w stanie odnowić twojego umysłu. Żaden pastor nie jest w stanie tobie tego dać. To my musimy uwierzyć, że krew Jezusa Chrystusa jest dla nas wystarczająca. Bóg wiedział, że sobie sam nie poradzisz, dlatego dał nam prostszą drogę. Otrzymywanie rzeczy przez łaskę. To jest pełne mocy. Kobieta, która znalazła się u stóp Jezusa, doskonale zdaje sobie sprawę, że Szymon jej nie akceptuje. Doskonale wie, że nie powinna być w domu faryzeusza. Gdyby Jezusa nie było w środku, na pewno by się na to nie odważyła. Jednak siłą weszła do środka. Ona nie była zaproszona do tego domu. Ona weszła siłą. Pamiętajcie, to jest dom faryzeusza. Jedyna sytuacja, w której ona byłaby mile widziana w takim domu, to sytuacja, w której faryzeusz chciałby korzystać z jej usług. Nie myślcie, że to się nie działo. To, co mówię, jest niesamowicie ważne. Samosprawiedliwość nie sprawi, że będziesz wolny od niemoralności. Samosprawiedliwość nie uwalnia ciebie od pragnień twojego ciała. Pragnień, które są cielesne i które powinny być uśmiercane. Samosprawiedliwość sprawia, że jesteś związany prawem. I to jest miejsce, w którym nigdy nie możesz być wolny. Prawdziwie uwalnia ciebie tylko Jego sprawiedliwość. Jezus, który nie znał grzechu, stał się za mnie grzechem. To oznacza, że ja stałem się sprawiedliwością Bożą. To oznacza, że muszę zrozumieć, kim się stałem. Ja nie robię żadnych rzeczy po to, żeby się kimś stać. Nie spełniam uczynków po to, żeby otrzymać sprawiedliwość. Ja przyjąłem sprawiedliwość przez łaskę i przez tą łaskę stałem się Bożą sprawiedliwością. Moje czyny wypływają z tego, kim wiem, że się stałem. Bez tego zrozumienia będziesz robił wszystko na odwrót. Przez całe nasze życie jesteśmy uczeni, że jesteśmy tylko tyle warci, ile potrafimy. Że jesteśmy tylko tak dobrzy, jak dobrze umiemy coś zrobić albo wykonać. Ludzie mówią nam, że jesteśmy świetni albo nie, w zależności od tego, jak wykonujemy swoją pracę. Ale Ewangelia jest zupełnie inna. Widzę, że niektórym z was palą się styki w mózgu.
To dobrze. Wszystkie styki demonicznego myślenia muszą się spalić w waszym mózgu. Nie ma miejsca na demoniczne myślenie w tym miejscu. Kiedy ja pierwszy raz usłyszałem tę Ewangelię, Dan nie powiedział do mnie: Todd, słuchaj, musimy rozprawić się z kilkoma rzeczami w twoim życiu, ponieważ wychowywali ciebie masoni. Masoni są zaangażowani w różne kulty. Zanim zostaniesz uwolniony, musimy złamać kilka rzeczy. Nie powiedział mi: Todd, jesteś w takim miejscu, w jakim jesteś, ponieważ od wieku 12 lat bierzesz narkotyki. Ponadto oglądasz pornografię od wieku 8 lat. Musimy cofnąć się w twoją przeszłość i to wszystko rozwiązać. Jak to zrobimy, może gdzieś za jakieś 3 lata będziesz wolny. To nie jest sposób, w jaki przyszedłem do poznania Ewangelii. Dziękuję ci za to. Dziękuję ci, że nie opowiadałeś mi tych dyrdymałów. Dziękuję ci, że powiedziałeś mi, że sprawiedliwość jest odpowiedzią. Gdy jadę sobie samochodem, to zawsze myślę sobie, że to jest tak niesamowite. Czasem to wszystko wydaje mi się tak wspaniałe, że chcę się uszczypnąć, bo nie jestem pewien, czy nie śnię. Boże, czy to się naprawdę dzieje? Pomieszczenie, w którym właśnie się znajdujemy, zostało wybudowane w latach 90. Pastor, który je wybudował, miał niesamowite plany. W ciągu 8 miesięcy przyłapano go jednak na 4 różnych przypadkach cudzołóstwa. Nad tym miejscem zawisła czarna chmura. W społeczności to miejsce bardzo źle się kojarzyło. A my to wszystko odwrócimy. To miejsce zostanie odkupione. Dziękujemy wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Tłumaczenia, których możecie tutaj słuchać, powstają dzięki waszemu wsparciu. W opisie filmu znajdziesz linki do kilku zrzutek. Tłumaczymy Dana Mollera, Todda White'a i Mike'a Bickla. Wpłacając na konkretną zrzutkę, wspierasz powstawanie tłumaczeń danego nauczyciela słowa. Dziękujemy wam bardzo za wasze wsparcie.